Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyberdesk, kolejny odcinek na moim kanale. Zagram sobie dzisiaj Fortnite'a z Czokletem. A dzień dobry, witam. Moi drodzy, przypominam wam zostawić łapki w górę i napisać w komentarzu, jeśli chcecie mieć więcej Fortnite'a na kanale, takie etc, etc. Dobra, idziemy grać. Okej. Okej, moi drodzy, tak generalnie to gramy dzisiaj w potężne wybuchy 2.0, tak? Mam po polsku i się tego nie wstydzę. Czoklet ma po angielsku, więc pewnie ma jakiś big... Booms, czy coś tego rodzaju, prawda? Ja mam high explosive. High ground. No, tryb polega na tym mniej więcej, że są same rakietotwórcze rzeczy, czyli mamy w sumie granatniki, w sumie mamy wyrzutnie rakiet, w sumie mamy wyrzutnie namierzających rakiet. Tylko oczywiście ściszyłem sobie grę specjalnie do odcinka i wiecie co, okazuje się, że jest za cicho, także podgłośniłem sobie. Może efekty niech zostaną tak powiedzmy tyle. Co tu się dzieje, o matko? Ja sobie zatańczę. Co się dzieje w poczekalni? No, gdzie będziemy skakać w ogóle? Może butny brzeg, stary, bo jest w miarę daleko. Czyli? Zaznaczyłem tutaj. Aha, okay. Tak. Mów do gracza, który gra po angielsku, mów po polsku, nie? Aha, na pewno okay. Zrozumie. Jasne, stary, dobra. Tylko, że kurde, bele, zobacz co tu się dzieje. A wreszcie, że strefa jest taka mała, po drugim kurczeniu i z wszystkich stron się nawalają ludzie naprowadzającymi rakietami. To jest stary porąbany. No. I po co oni tu stworzyli, lol. Dobra, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to pójdzie. Tak, kiedyś to było, kiedyś to same rakiety były. Rakietami się strzelało. Kiedyś tylko granaty rzucało, no. Ty, a może zmienimy gdzieś tutaj na samotne schronisko, tak, te polskie nazwy. Dobra. To dawaj tam, stary, to dawaj. Wiesz, że w ogóle dodali nowe spoty, na przykład tutaj i chyba... Tutaj są skrzynki od niedawna. Tak? No, dodali na tej górce, dodali obozowisko i tak dalej. Generalnie kończy się sezon za coś koło tygodnia. Koło dwóch tygodni, przepraszam. Tak szybko sezon trwa? No, tak szybko sezon trwa. I generalnie tu jest taki meteor na niebie, zobaczysz jak wylądujemy sobie. I według jakichś tam przepowiedni on na Tilted Tower leci. A to nie był Prima Aprilis? No właśnie nie, bo ten meteor jest na niebie, stary, i w tych obozowiskach i na całej mapie lunety teleskopów są wycelowane prosto w ten meteor, nie? Także nie wiem, może będzie jakaś interaction. Ej. Ja myślę, że kurde, coś ciekawego może się stać. Dobra, ja lecę, stary, na ten budynek. Gdzie ten meteor widać tutaj? Na niebie go widać, jak spojrzysz na E sobie, na te, nad górą, to zobacz, tam widzisz ten meteor. Znaczy to jest zorza, czy co? Coś. Zobaczysz to, stary. Spójrz sobie w górę. Na E? No na E spójrz. A widzę. I to rzekomo ma gdzieś uderzyć, nie? Dobra, mam stary C4, także jest fajnie. I mam wyrzutnię rakiet, a niestety standardową. A ja mam ammo. Ja mam też dużo ammo. O, jest. Blue Pota, big. Chyba za cicho grę ustawiłem. Czy tu gdzieś jest jakaś jeszcze... Tu jest tylko jedna skrzynka. Słuchajcie, tak generalnie gram Fortnite'a coś koło niecałego miesiąca, także proszę mnie nie przyzywać tutaj. Ja tu jestem mniej doświadczony niż Czoklet, prawda? Kolejna ammunition. Stary, mam autonamierzającą tą wyrzutnię. Okej. Okay. Zarąbiście. Ale ja się martwię, że ja nadal dobra, mam nie strefę. Mam nic w sumie. Czekaj, podgłośnij sobie grę troszeczkę, bo jest za cicho. Mam dla ciebie wyrzutnię, jakbyś chciał. O, skrzyneczka tu jest, czekaj. Czekaj, ja sobie podgłośnię może nie muzykę, bo muzyki akurat nie chcę. Dajmy sobie tak na 9, 12, 10 i tak dalej. Upanie! Dobra, nareszcie grę słyszę. Upanie, ile ja tu rzeczy mam? Tak? To dobrze. Ile ja tu rzeczy mam? Mam jakąś dziwną broń, której nie znam. Wyrzutnia jajek? Wiesz co, jest niebieska. Niebieska. Tyle wiem. Może to jest wyrzutnik granatów, wiesz? I mam naprowadzającą złotą. Masz? Ja też mam, to znaczy pomarańczową, nie złotą, nie? No, pomarańczową, no to... Tak, dokładnie. Zbugowała mi się skrzynka, nadal mam dźwięk skrzynki ten taki. A może gdzieś jest niedaleko, wiesz? Nie ma. Ej, generalnie powiem ci tak, zbieraj stary budulec, bo powiem ci, że na ten autonamierzający jest ciężko obudować się przed nimi. Bo one, wiesz, są cały czas sterowane. Ej, to w górę, bo to jest zbugowane. Idę, stary, do ciebie. Swoją drogą, wystrzel sobie jedną autonaprowadzającą i zobacz, jak to działa, nie? Bo tak nie chciałbym, żebyś pierwszy raz to testował, kiedy będziemy w boju. Bo tak generalnie ty jako target zostajesz wtedy nieruchomy, nie? Aha, i steruję sobie. Tak, i twój nick leci za nią, tak generalnie, z mojej perspektywy. Okej. Okay. I strzelam sobie w coś. Wlatujesz w coś, albo możesz kliknąć i ona poleci... Dalej ten, ej, gdzie ty jesteś? Ty jesteś na samej górze. Ej, no słuchaj, tu skrzynkę. No i gdzie ona jest? Tutaj, na zewnątrz. Gdzie?
Stary, ona tu była za ścianą. A tutaj? Wszyscy się dookoła idzie. Ej, chcesz kewiki? Bo mam małe kewiki, mogę ci dać. Wiesz co, no jeden możesz mi dać. Dobra, masz. Ja sobie strzelę, wiesz co? Ona jest generalnie dobra na przeszpiegi, ta bazuka, bo możesz sobie tak strzelić. Bazuka. No właśnie, możemy sobie dolecieć gdzieś daleko, gdzieś widzimy ludzi. I znaczy, masz taki pasek, wiesz co, przeżycia i ona później wybucha sama z siebie, nie? No wiem. Ale ej, to jest super. Ale czekaj, spróbuj tą drugą broń. Co to jest? Pyk. To jest granatnik. Jajkami, okej. To jest granatnik, to z okazji Wielkanocy generalnie wprowadzili mu taki wygląd. Aha, okej. Także dobra, weźmy stary, sobie pozbierajmy trochę budulca, wiesz, bo to będzie nam potrzebne akurat w tej rozgrywce. Aha. Także okej. Grali, zagramy dzisiaj coś koło 15 minut, myślę sobie, moi drodzy. Z przyczyny takiej, iż gdyż, ponieważ myślę, że na pierwszy odcinek będzie spoko, Fortnite. Standardowo przypominam, żebyście dawali nam propozycje i tak dalej. Dzisiaj gramy sobie w duoska. Generalnie to jest tryb na 4 osoby, także My powinniśmy we czwórkę chyba grać. No, może być ciężko nam szczerze. Ale dobra. No, przeżyjemy. Mamy bardzo, w sumie nawet rzadką tutaj broń, bo to namierzająca aż tak często tu się nie zdarza. O, launchpad. Masz launchpada? I rocket launcher. Jumppada masz, okej. Aha, to ja już te podki w sumie niepotrzebne. Jesteśmy w strefie, więc nie ma problemu. Jasne, kolejna skrzynka. Dobra, ammunition. Stary, mam dla ciebie taką tą zwykłą wyrzutnię rakiet, jak chcesz. Mam ją chyba. Jeśli ją masz, nie, to słuchaj to. Weź zapodaj tak, najpierw strzelasz z niej jeden strzał, a później z granatnika strzelasz, jeśli ktoś jest blisko. Bo wtedy zrobisz taki fajny spam uderzeń. W ogóle zaczek mało osób już zostało. No. No widzisz, dobrze, że tutaj wylądowaliśmy. Dobra, idziemy szukać jakichś ludzi. Myślę, że czas pokilować troszeczkę jest. Aha. Także dobra. Czas tu zmiać, czas tutaj rozwalić. Trzeba proszę rozwalić. Ty chuliganie! Bawiłeś się w C4 ogólnie? No jasne. To dobrze. Abutura. W ogóle jak będziesz przemieniał sobie scrollem rzeczy, to czasami będą za tobą zostawać ich takie duchy, nie? O, na przykład przed chwilą wyrzutnie tych. Tak robisz i stary zostaje za tobą normalnie, wiesz? Gdzie, co? No to się buguje czasami, wiesz? Grafika tych broni i one za tobą zostają. Okej. O, widzę ziomków, stary, dawaj, gdzie? Patrz. Tutaj są, na 330. Czy mi się zdawało? Nie ta broń. Mogło mi się zdawać, bo widziałem stary zabudowki. Nie widzę ich tutaj nigdzie, halo. Halo, ziomeczki, gdzie jesteście? Dobra. Oni... O, stary, oni budują... Nie dolecę, kurde. Taki kawałek przed typkiem, jakbym tam doleciał, dobra, stary, dobra, to bym mu podejście zniszczył. Ucieka koleś. Spoko, widzę. Ja też lecę już. Nie dolecę. Nie dolecę do niego. Już lecę, mordeczko. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go, kurczę. Dobra, idziemy w ich stronę. Jasne, tylko rozbiję sobie rakietę, czekaj, bo mnie nie było tutaj generalnie, wiesz. Okej. Okay. Stary, troszeczkę przerąbane, bo wiesz, może jumpada, nie no, jumpada w sumie nie chciałbym ryzykować tutaj. Jeśli na auto naprowadzającą ktoś nam puści, to może być ciężko wtedy. No. Ale spoko, ciśniemy w takim razie. Jak uciec przed tą auto naprowadzającą? W sensie, co mówisz? Jak uciec przed auto naprowadzającą? To ciężko, musisz poczekać, aż wybuchnie, albo stawiać bloki tak, żeby wleciał gościu w coś. Aha. Dlatego mówię ci, żebyś miał dużo budulca, bo generalnie ona jest dosyć zwrotna, jeśli tak to mogę powiedzieć. Jeśli ktoś ma czułą myszkę, to będzie mógł nieźle nią sobie nawigować. Dobra, no i generalnie wiesz. Uciekł, nie? Jak go zauważysz, to mi powiedz. Ja będę stary za tą rakietę puszczał wtedy. Okej. Okay. Na tomato mogą się strzelać, kurczę, ja nie słyszę nic. Gdzieś tu na górze. O, a nie, to strefa podchodzi. To nie. Si, 21 sekund. Ale wiesz co, musimy patrzeć, bo tutaj może być troszeczkę ludzi. Ten koleś mógł uciec. Co najdziwniejsze, był sam, także prawdopodobnie team mu wyciukali, albo generalnie zaczął Czekaj, sam grać. Czy coś tu widać? Chyba... Widzę! A nie, tam pocisk widzę, który wyleciał. Przez chwilę migał. He. Czekaj, spojrzymy na tomato, stary. Na 240, był pocisk. Jeszcze na tomato rzucę okiem. Nie widzę nic na tomato, okej. Jest chyba czysto od tej strony. Widzę gościa. Widzisz? Osłaniaj mnie jak chcesz. Jasne, stary, ja tutaj będę blisko. Tam się biją. 240, patrz. No widzę, ale chyba nie dolecimy aż tak daleko, co? No, nie dolecę. Dobra, to co, zbliżamy się trochę? Zejdziemy bliżej strefy. W ogóle, co tu się dzieje? Dobra, stary, rozbij się, albo generalnie możesz kliknąć w każdej chwili wiem, anuluję ci, nie? Chodź, zejdziemy niżej, będziemy z się z nim strzelać. Ktoś też strzelał. Z S strzelał, czyli ktoś z gór tutaj mówisz?
Tak, tak mi się są wydaje. Stary przy tych, patrz, autonaprowadzane te rakiety widzę. Aha. Dobra, ja bym się schował za pagórkiem i generalnie spróbował stąd strzelać, wiesz? Dobra, ja teraz lecę jak coś, ubezpieczaj. Kurde, dobra. Strasznie daleko to jest niestety. Ej, widzę, tu jest ziomek w tej przybudówce na blisko, tutaj dolecimy. Gdzie? W tym drewnianym budyneczku tam, zobacz, widzisz? Tutaj, o, prosto od nas jest. Tam jest ziomek. No tak, 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 tak. Tam jest ziomek, właśnie jest też z autonamierzającą. Rozwalaj ścianę dla mnie. Dobra. Dobra, chyba leży ogólnie, nie widziałem go. Dobra, czekaj, bo tam jeszcze w tych hangarach. Kogoś trafiłem. Generalnie jak ta autonamierzająca leci na ciebie, możesz ją w nią strzelić, wiesz, w tą rakietę. Aha. Oho, leci. Leci stary. Czekaj, czekaj. Ciach. O, jak rozstrzelił ją, kurde, swoją. Nice, Choco, dobra, ja lecę. Dobra, trafiłem typka. Tą zwykłą, dostał ja za stówę. Strzelam. Strzelam teraz w twój hangar. Ja polecę na ten hangar, wiesz? Okej. Okay. Tu nie widzę nikogo na blisko. Ej, chyba się wycofali za hangar, wiesz? O tak? Kurde! Wybuchłeś mi rakietą w rakietę, wiesz? Ups, sorry. Dobra, stary. Strefa idzie tutaj, także możemy się tu obudować w sumie. Chociaż z obudowaniem bym poczekał. Pójdźmy sobie w strefę na spokojnie. Jasne. Oni będą tutaj musieli do nas iść, a nie my do nich. Jasne, ale zarąbisty jest ten tryb, szczerze wam powiem. Tak fajnie no, mi się gra w niego. Taktycznie. Bo nie ma tutaj takich broni typu shotgun i tak dalej. Ale ta wyrzutnia, powiem ci, że jest też OP na trybie ze zwykłymi brońmi. Wyobraź sobie, że masz jako jedyny ją, nie? No bo nas do tego jest pomarańczowa, nie? No. Zrzut, ale nie wiem, czy jest sens po niego iść. Jest tak. A nie, ten jest blisko. Ej, idziemy po zrzut, dawaj. W sumie? Czekaj. Może no, dostaniemy jakąś co w tym zrzucie fajnego będzie? Możemy dostać w sumie nic, czego nie mamy. No, no tak, masz rację, no nie opłaca się iść. Chyba, że potki jakieś. Dobra, czy ktoś biegnie? Ej, może poczekam, aż ktoś się na zrzut rzuci. Chodź, tu jest taka chatka, nie? Dawaj się przy niej ten i z niej będziemy wystrzeliwać nasze rakiety. Okej. Okay. Bo widzę, że tutaj ktoś się bił definitywnie, wiesz? Mhm. Że możemy się tutaj pokminić. No spoko. Kminić, w ogóle skąd mi się to słowo wzięło w moim słowniku? Dobra. Czy idziemy po ten drop? Nie wiem, no waham się stary, bo generalnie jak ktoś będzie miał auto namierzającą i wystrzeli ją nawet z daleka, niech opadnie, wiesz? Niech opadnie ten zrzut najpierw. My musimy w uważać. W mało taktycznym miejscu, bo... No, wycofamy się, nie. Górki są na górze. Ja bym go olał. No, górki są na górze, doły są na dole, Czoklet zostawi łapkę, orzesz ja w dzwonek przy dzwonle, no. Czy coś. Dobra. O, no nie. Lecimy. To chodźmy obok tego, obok dropu. Dobra, wezmę standardową wyrzutnię. Zostało 8 graczy, stary, ej. Ale bajlando, jak my to wygramy, to będzie naprawdę epicko, ziomeczku. Epic. Okej, co my tu mamy? No, rozbraję ją. Apteczka i sok z gumi jagód, ognicho. A to co to jest? Tu masz launcher, o. Wyrzutnik granatów tutaj masz. Ja wezmę sobie w takim razie sok, czekaj. Apteczkę możesz sobie weź. Masz rację, wezmę apteczkę. I wezmę ognicho nam też, nie? Żebyśmy mogli się poleczyć w razie czego. Okej. Okay. Bo wiecie, bo na NFZ to tu niestety w tej grze się nie poleczymy. No niestety, niestety. Niestety. Dobra, ja tu myślę, że tu ktoś może być. Ktoś tu może próbować nas strzelać. Wiesz co, generalnie tam od... 8 osób zostało, czyli mamy 6 przeciwników tylko. Od składów mogą do nas iść, wiesz, bo tam się strzało ich trochę więcej, więc od gór myślę, za górami mogą być. Także zaraz bym, wiesz co, wystrzelił sondę taką taktyczną sobie namierzającą. A, tylko gorzej, że jest ich 8. Tam się strzelają, strzelają się na W. Na W się strzelają, stary, dobra. Lecimy w takim razie, taktyczne W, kurcze. I puścimy sobie zaraz, są tam, są, ej. Auto namierzające. Dobra, mam wystrzeliwać? Dobra, będziesz mnie ubezpieczał? Czekaj, zejdę tutaj dobra, sobie. Dobra. Robię zwiady. Gruba zabudowa, strzelają się z kilku stron, wiesz? Od składów lecą jakieś rakiety, z tego co widzę. I dużo itemów tutaj leży. Okej. Okay. Także ktoś tu już padł najwidoczniej. Trafiłeś kogoś? Nie. Na daleką drogę nikogo nie ma tam, wiesz? Dobra, to ja sobie strzelę. Jasne. Czekaj, pyk. Leci w nas chyba coś. Powiem ci o ten wusom. I leci, leci. Dobra, nie doleciała. Są za daleko, wiesz? Ale wiedzą, że tu jesteśmy, Czoklet. O!
Czekaj. Kurczę, drop jest po drugiej stronie. Strzelam jeszcze raz, stary. Dawaj, stary, chowamy się. Zmieńmy pozycję, bo już wiedzą, że tu jesteśmy. Czekaj, strzelam jeszcze raz. Uważaj na mnie. Bo ja tu widzę to, widzę. A ja też wystrzelę, dobra. Nie ma nikogo na blisko, nie powinno być przynajmniej. Ja wiem, że na składach są, wiesz? Dobra. Nic tutaj nie było. Gdzie jesteś? Czekaj. Drop zniszczyłem, znaczy chciałem zniszczyć. Aha, tu jesteś, dobra. Chodź, idziemy. Uważaj, bo to leci do nas. Oni nas od składów strzelają. O kurde, ale oberwałem. Skąd oni idą? Od składów coś leci. O, wystrzelili kolejny, poczekaj. Czekaj, tworzę pseudo-labirynt, wiesz? Żeby myśleli, że tutaj gdzieś jestem pochowany. Ja się, stary, uleczę apteczką tylko na szybko, nie? O nie! Chowaj się, stary. Masz coś do leczenia? Mam. Uważaj, leci druga! Od SW. Dobra, ja się leczę. O nie, stary. Polecieli nad nami. Widzę ich. Nie! Czoklet, zaraz leżę. Będę. Stary leżę. Idę, stary, idę. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ty jesteś tutaj. O, nie mam metalu niestety. Leci na mnie. O, shit! O nie! Słuchajcie, ale według mnie ta gra była i tak na tyle świetna, bo zdaliśmy czwarte miejsce. Także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, żebyście zajrzeli na kanał Czokleda, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! I hejo!